Policja? Policja? Proszę Państwa, dwa samochody. Opel Meriva, 101 koni, 2007 rok, AMG C6S Mikołaja. Cześć Mikołaj. Siema, siema. Spotkaliśmy się z Mikołajem totalnie na spontanie w Chełmży. Czemu w Chełmży? Tego nikt nie wie. Ważniejsze jest to, co jest za Mikołajem. To jest twój w zasadzie pierwszy gruby samochód. Pierwszy taki grubszy, tak, bo zacząłem od 220-konnego samochodu Subaru BRZ. No i troszeczkę większy przeskok na C-klasę 660-konną, 900 Nm. Parę rzeczy porobione, nie lubię jeździć seryjnymi samochodami. Zanim dowiecie się, o co chodzi z samochodem, trzeba przytoczyć historię tego, jak to się stało, że Mikołaj jest w posiadaniu tego auta. Jak miał 18 urodziny, to dostał ten samochód na urodziny. Znaczy ja dostałem tak, zanim byłem pełnoletni, dostałem Subaru BRZ. Tam już ćwiczyłem na torach jazdę z tatą, żeby umieć operować tylnym napędem. Potem miałem bardzo krótki czas, gdzie jeździłem SLM w 500, no ale tam nie było szpery. Który tam, 2003. To jest fajny samochód. Fajny samochód, bardzo wadliwy, więc no nie wystarczało mi to. Udało się, że tak powiem, była przyjazna sytuacja taka i udało się zgarnąć C-klasę 6.3. Okazało się, że była po lekkim modzie, bo miała 560 koni. Ja dodałem jeszcze stówkę. Rozmawiamy na tle Meriwy, wiem, że Meriva jest fajna, ale przejdźmy może tutaj, żeby widzowie mieli lepszy kadr. Miała jakiś lekki program, ale bardzo to lekki. Sam chip. Pojechałem do fajnego warsztatu, wsadziłem wkładki sportowe, filtru powietrza, wywaliłem wszystkie katalizatory. Także jest przelot. Jest przelot. Greta Thunberg lubi to. Dokładnie i do tego jest mapa silnika zrobiona. Posłuchajmy, jak to brzmi. Fajnie to lata bokiem. Zostawia ślady nawet na mokrym. Super. Tego już nie nagrałem, ale tam kręci bączki. Patrzcie, jaki wariat. Jak to brzmi. Dobry temat. Dobry temacik. Jak smart! I bokiem, i bokiem. Pięknie. I to jest właśnie piękno motoryzacji. Wiecie, jaki ja zapach teraz cudowny czuję? Motoryzacja to jest wielka pasja, która łączy ludzi i to, w jaki sposób się to toczy. Słyszę go teraz z tyłu, jak lata. Zobacz, Mikołaj! Zobacz, co tu się dzieje! Jeszcze ciepłe! O to chodzi! Oj. Jak mam porównanie, co kolega ma 510, a ja mam te 660 koni, to jest kolosalna różnica, nie? Kolosalna. Widziałem wykres z hamowni, to upewniło mnie w tym, że przedstawiamy bardzo ciekawy samochód. Na koniec tego ujęcia chciałem Wam jeszcze pokazać, nie przytulić się, co prawda z Mikołajem, ale pokazać Wam, że to jest prawdziwy van swojego samochodu. To na wolnych obrotach. Posłuchajcie, jak klasa G800. A dodaj troszeczkę gazu. Potrawę spalisz! Chociaż jest zbliżony do 6,2 litra. Jest zbliżony przez wycięcie katalizatorów. Tak. Jak miał te katalizatory, to brzmiał bardziej na niższą pojemność. Po usunięciu ich brzmi bardziej tak basowo. Kacper 2,06, tak? 2,06 zbyt. Dzisiaj po 15 to już 2 cm mniej pewnie. Zapraszam. Ale mimo wszystko zadeklarował się, że chce spróbować usiąść z tyłu. Ale chyba się to uda. Do środy. Zobaczcie, chyba się to uda. Niesamowite. Tylko nie zgniesz go teraz. Żyjesz, Kacper? Jak tam z miejscem? Okay. O masakra. Miejsca tyle prawie ile w Meriwie. Janosika lepiej odpalę. Słusznie, słusznie. Wyjechał ze stacji. Ogromny suszy. Cudownie. Daję radę, naprawdę. Nie ma
chyba oponę rozwalił. Ja pierdolę. Stary, siwy dym. Po prostu szok. Powiem ci, że zaskoczyłeś. O panie, nie nagrałem tego. Burnouta? Tak. Nie pierdzie. Żartuję, żartuję. Yeah. Nie masz mi za złe, że trochę dymu wpuściłem nam, jak widzimy. To nie jest brudny obiektyw. A jak u ciebie było z tyłu? Rzucało, oj bardzo rzucało na tej kanapie. Ledwo dałeś radę, co? Nie, no nie ma wyjścia, no. Tu możemy burnouta zobaczyć na tej bocznej. Możemy, jasne, że tak. Ja pierdziele, człowieku. Zobacz, zaraz straż pożarna przyjedzie. O to chodzi. Ale gorąco, ale gorąco. Jest jeszcze trochę? Jest mięcho. Jest mięso. Zobacz teraz, co tu się dzieje. Dlatego C63. Tyle gumy. Tu jest aż miękko, zobacz. Można zbierać tą gumę. Trójka zapięto. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tyle gumy zostawił przy jednym burnaucie. Przysięgam. Posprzątali. Dobry temat, co? Ja pierdolę. Zobaczcie. Macie zimę? Jeszcze nie? A my już śnieżki lepimy. Słuchajcie, pierwsza osoba, która do mnie napisze na... Policja? Policja? Kluczyki spierdalamy. Idziemy z tą. Uciekamy. A ten? Kasper? Nie wiem. Daj ten. Daj aparat. Odholują najwyżej, nie? Auto. A, Kasper jeszcze. Chodź, idziemy na spacer. A co? Na spacer. Kaspera zapomnieliśmy. Biedny. Usłyszeliśmy sygnały policyjne. Dawaj szybko. I chyba policję wezwali. Jadą. Przeparkuj. Zamykaj. Go dalej. Co? Przeparkuj. Ale go dalej. Jadą już. Co? Jadą. Myśmy zostawili. Biednego. To zamknęliście jeszcze. Ja nie mogę sobie otworzyć sam. Mikołaj przeparkowuje furę. Schowamy się jak w GTA. Połóżmy tutaj naszą kulę. Jako trofeum. Naprawdę wielka kula gumy. I tu schowaliśmy się przed syrenami. Dokładnie. Trochę deszcz pada, ale my to wytrzymamy. W końcu deszcz ucichł i nie słychać syren. A Mikołaj mówi, że teraz ja prowadzę. Chyba mnie nie lubi. Chyba ty to, ja się tu mieszczę, patrz ty to. Na luzie, nie? Też dwumetrowca, pozytywnie ponad, prawie. Ponad dwumetrowca. No. Piękna kula. Jest moja. Nie przywiązuj się do niej. Patrz, sarna ucieka. Szaleństwo. Jak coś, to się poślizgnąłeś. Tak. Na stacji. I nie wiedziałeś, co zrobić, bo ci się... Nie wiedziałem, nie nauczyli mnie. Ja ogólnie ludziom nie daję fury, nie? Tak? Co ty? To ma jednego właściciela. Za zaufanie. Nie ma bieżnika i może ci nawet na kałuży. To postrzelajmy chociaż. No, nie ma trakcji w ogóle. Słuchajcie, totalnie. Trzy cyfrowe sumy, a tu zero trakcji. Ostatnio w Camaro tak miałem, że przy takiej prędkości mi straciło trakcję w Camaro SS. Ale mam spocone łapy, ja pierdolę. Naprawdę? Kurde. To, do czego mogę wam porównać ten samochód teraz, odczucia w tym aucie są podobne do AMG GT R-a, tego driftu, ten AMG GT R Drift. A tak się wylatuje bokiem. Z zakrętu. Dajcie spokój, takie poświęcenie, że aż w kałużę wszedłem. A jak z tyłu? Powiem tak, no nawet wygodnie. Porównując do innych samochodów tej klasy, jest całkiem przestronnie. Zaraz Mikołaj doda trochę gazu i będzie mniej wygodnie. Wciskam bagażnik. Ja pierdzielę. A ty musisz ufać tym oponom, naprawdę. Jak strzela. Perkusja. Mikołaj, odczułeś jakąśkolwiek różnicę w spalaniu po modyfikacjach? Na 30 litrach się kończy skala i więcej nie pokazuje. Sprzedam ciekawostkę, że spalanie w Viperze do niedawna wynosiło na jednym baku 70 km zasięgu. Poważnie. Szok. Przysięgam. I wracamy do punktu wyjścia. Uda ci się wyjść? Pełna profeska. Jesteś większy od tego samochodu. Technika. Technika. Mikołaj, dałeś mi kluczyki do swojego auta.
Jak chcesz, możemy się zamienić. Ja ci dam do spechu. Jasne. To na 3 miesiące. Dziękuję ci za piękny gift. Nigdy takiego nie dostałem. Przysięgam, że będzie u mnie na półce. Jeszcze miękka, jeszcze ciepła. Cieszę. Mikołaj, do następnego. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Wpadajcie do Mikołaja na Instagram, a ja zapraszam was do kolejnego materiału, ale żeby to zrobić, musicie subskrybować program High Five. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.